Witam serdecznie. Witaj. Dobrze, że nie należymy do kodu, bo byśmy się jutro natupali, I naśpiewali, i nachodzili. I w ogóle praca. Witaj, Dzionek. Nie ma kodomici nie ma teraz. Nie ma sobota wolna, je? A walczyć o demokrację, kupować dużo Newsweeka, bo Tomasz Lis wystosował taki apel, żeby dużo Newsweeka kupować, ponieważ tak się śmiali strasznie kiedyś, a już nie będę przypominał, ponieważ Newsweek zanotował rekordowy spadek miesiąca do miesiąca, czyli z, chyba z grudnia do stycznia spadła 17% sprzedaż numeru. No widać, że jakoś kończy się popyt na hejt, albo konkurencja za duża, albo co. A bo jeszcze to było przed sławnymi instrukcjami od szefa Ringera, Springera, pana dekana. To zresztą jest cwaniaczek, nie wiem, czyśmy o tym mówili, bo to jest niezły cwaniaczek, tak, bo on sobie sam w Szwajcarii mieszka. Tak. I tam korzysta z dobrodziejstw bycia poza Unią Europejską, a tutaj frajerów, prawda, szczuje tę swoją, to nim każe, że mają Unię Europejską promować. I kształtuje Unię Europejską. Kształtować Unię Europejską. Piękna sprawa. Też bym bardzo chętnie pokształtował Unię Europejską, mieszkając sobie w jakimś raju podatkowym i mogąc sobie pozwolić na to, żeby... I byś wysyłał takie newslettery. Dla frajerów. Właśnie, a propos Unii Europejskiej, te wielkie, wielkie tupanie. Gazeta Wyborcza aż na piątej stronie, to mnie dziwi, bo na pierwszej pisze o grze w wieloryba, że to nieprawda. Nie wiem, czy... No nie wiem, czy nieprawda, jak się dzieciaki samookaleczają. No więc... Czyli wszystko trzeba na odwrót. Jak oni Wyborcza mówią, pisze, że nieprawda, znaczy się, czyli, że prawda. No. Jutro pokażemy, że polexit nie przejdzie. Wszyscy z nich, prawda, na sobotę, chętnie powiemy, proszę bardzo, na Warszawski Plac na Rozdrożu o godzinie 12 mają przyjść. Ratuj się, kto może. Rotuj się, kto może, jak, wiesz, jak była, tak zapraszają, czy kto zaprasza, słuchajcie państwo, bo to są bardzo, bardzo ciekawe nazwiska Europejczyków. Znamienite, podejrzewam. Robert Biedroń zaprasza, Adam Michnik. Jadwiga Staniszkis, Boże kochany, no trudno, no ale przynajmniej muszę powiedzieć, zawsze pani Staniszkis, nikt nie może zarzucić koniunkturalizmu. Trochę Don Quixoteria, no chyba w tym wypadku nie trafiona, ale dobrze, odnotowujemy. Agnieszka Holland, Ryszard Petru, o, jest, Rysiu. Joanna Mucha, Krystyna Janda, Barbara Nowacka, Marta Lempart i Piotr Wieczorek. Z Komitetu Obrony Demokracji. To nie wiem, to są nowe gwiazdy chyba z tego, ale czyżby, no, a Kioski nie zaprasza? No właśnie. Gdzie jest Mateusz? Gdzie jest? A Ulbrichski nie zaprasza? A Cielecka? Ostaszewska? Gdzie oni wszyscy są? Sztur? Cieniutko. Poniedziałek? Cieniutko. Gdzie oni wszyscy napisane między innymi, ale być może to jest skandal, że dla Gazety Wyborczej takie nazwiska to już są między innymi. Coś tam się dzieje, wiesz, żre się opozycja między sobą, ojojoj. Ale teraz jest najśmieszniejsze, że oni mają przyjść jutro, zaśpiewają Odę do radości. Bo teraz jest taka forma protestu, cała Polska śpiewa Odę do radości. Więc w sobotę w samo południe mieszkańcy kilkudziesięciu polskich miast odśpiewają Odę do radości, by pokazać, że chcemy być w Unii Europejskiej. A bo w ogóle to jest przeciwko polexitowi, więc... No tak. No więc równie następny marsz będzie przeciwko paleniu czarownic, jak się domyślam, bo... No co, no taki wiesz... No ale przecież nie ma polexitu, dlaczego oni ciągle o tym mówią? Jest, dokładnie, gdzie można śpiewać? W Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu. O, w Poznaniu to cały urząd miejski będzie śpiewał, bo tam jest taki prezydent stuknięty, co w tych biednych urzędników gania, na przykład jak jest tam dzień homoseksualisty, to cały ratusz miał tańczyć na placu, tak, jakieś tam mieli, dostali wstążki tęczowe. To jest w internecie, naprawdę, można... Nie, to nie był dzień homoseksualisty, to był dzień przemocy wobec kobiet, czy właśnie dzień przeciwko przemocy wobec... Już nie wiem. W każdym, no, razie, coś tam, tak, w każdym razie, jak ktoś chce utrzymać, jak ktoś chce, tak, jak ktoś chce w Poznaniu utrzymać robotę w ratuszu, no to musi sobie niezłego pajaca robić, tak, że teraz będą śpiewać. No, tam wszędzie, prawda, jest cała lista, ale co jest najśmieszniejsze, już po tym, jak pomaszerują, odśpiewają, to przemaszerują pod Ministerstwo Edukacji Narodowej i tam będą z kolei pikietować ministerstwo, domagając się tego, żeby nauczyciele mieli zagwarantowane na 5 lat, na 50 lat, czy nie wiem, 5 lat chyba tylko. Skromni są. Co to jest? To jest bardzo fajne też, że Związek Nauczycielstwa się tak fajnie podpiął, że tutaj niby protesty przeciwko reformie, robią strajk, ale w strajku żądania są właśnie takie, no, ty bym powiedział, są wyjątkowo bezczelne. I powiedział, bym to jakakolwiek branża by tego nie zgłaszała, bo też widać, że nie dość, że w ogóle istnieje takie kuriozum jak Karta Nauczyciela, która sprawia, że nawet jeżeli, przepraszam, kompletny idiota został tym nauczycielem,
nauczycielem, który dwóch do dwóch nie umie dodać z prawidłowym wynikiem, to tak jest niezwalnialny, ponieważ jest nauczycielem mianowanym. To było jakieś kuriozum socjalistyczne. Nigdzie na świecie tego nie ma. To jeszcze mało. Teraz się jeszcze domagają gwarancji zatrudnienia, a myślę, że niedługo jeszcze w kolejnym antypisowskim strajku dołączony zostanie taki ponadpartyjny postulat, żeby dzieci nauczycieli też były nauczycielami. A przynajmniej... A zawód, czemu nie? Tak, nie, no dziedziczność, dziedziczność, jak wiadomo, genetycznie to można uzasadnić. Kiedyś to uzasadniał pan Piesiewicz, że to, że na Uniwersytecie Gdańskim dzieci prawników przyjmowano poza kolejką ze szkodą tych, którzy lepiej od nich zdawali egzaminy, to w porządku, bo trzeba tradycję rodzinną, prawda, kultywować. To tak, dobre jest. To ja przypomnę, takie była taka sprawa i myślę, że wiele się od tego czasu nie zmieniło. A jak Tylko Rafale, szukam, czemu tutaj Gazeta Wyborcza nie dała treści Ody? No powinna być, taki śpiewniczek powinien nutki, od razu wydać. Nutki i nutki o. Znaczy, wątpię, czy tam kodomici nutki czytają, że powinno być nagranie takie. Albo takie złodziejskie chwyty na gitarę tak zwane, czyli takie paluszki narysowane, jak to łapać. Nie, no powinno być nagrane jakieś, ale myślę, że będzie jakiś zapiewajło na placu. Jak już potem pójdą i popikietują, to jeszcze jeden protest jest przewidziany, tylko nie doczytałem się, o której godzinie on jest przepisany. Mianowicie protest, który polega na tym, że mają wszyscy kodomici brać garn i jechać pod telewizję na Woronicza, gotować jakieś swoje ulubione potrawy w proteście przeciwko zwolnieniu Roberta Makłowicza z telewizji, znaczy zdjęcia jego programu. No ja osobiście proponuję Ozur na szaro, bo to myślę, że to najbardziej by pasowało do całej sytuacji. Robert Makłowicz walnął swój ostatni program kulinarny pod hasłem jak zjeść ciastko i mieć ciastko, to znaczy z jednej strony chciał być dalej w telewizji, bo nikt inny zdaje się poza państwową go nie chciał, a tam jakby z tradycji, że tyle lat na antenie, więc był w spocie reklamowym. Z drugiej strony chciał zapunktować w swoim Krakówku, że to on taki antypisowiec, więc zrobił aferę, że go tu niby nagrali. Okazało się, że to guzik prawda, oczywiście doskonale. To stała telenowela. Wiedział, co nagrywał, więc niestety okazało się, że zjeść ciastka i mieć ciastka jednocześnie, nawet taki mistrz chochli, kotła, prawda, i innych rozmaitych kulinarnych akcesoriów, jak pan Makłowicz, nie jest w stanie. No i to jest taka puenta w takim razie, niech to będzie na temat. I teraz Makłowicz jest w podróży między różnymi stacjami telewizyjnymi, która by go ewentualnie wzięła, a konkurencja na rynku jest duża, muszę powiedzieć. Jest. Także kodomici, garnki, kotły, ulubione nutki. Potrawy, pod pachę, tak, nutki. Ale nutki, jakieś tam instrumenty i może. Popsztalamy jutro, początek o 12 na placu na Rozdrożu, potem pod Ministerstwo Edukacji, potem gotowanie na Woronicza. Pogubią się ludzie przez tyle tego wszystkiego. Trudno. Nie jest łatwo, trzeba o demokrację walczyć. Aha, i po 3 Newsweeki każdy ma kupić, żeby walczyć o demokrację, bo inaczej tak Newsweek zdechnie i Lis będzie płakał. Ja w ogóle nie powiedziałem najważniejsze, że protest pod Ministerstwem Edukacji Narodowej nazywa się protestem z opon, 100 opon. Przy czym nie chodzi o opony mózgowe. O to bym nie podejrzewał. Opon. A dlaczego protest 100 opon? Dlaczego protest 100 opon? Bo uczestnicy oponują w sprawie likwidacji gimnazjum. To rodzice oponują, ale przy okazji likwidacji gimnazjum, ale chodzi o podwyżki i gwarancje zatrudnienia dla nauczycieli, przynajmniej dla członków ZNB. I jeszcze, Rafał, jeszcze jedna rzecz. Oponujące. Właśnie kiedy o 12 zaplanowane jest odśpiewanie wraz z całą Polską i Europą Ody do radości, to później ze sceny przemówią naprawdę wyjątkowe osoby. I tutaj musimy powiedzieć kto, bo to są nazwiska tak ciekawe. Nie zaskoczą Krystyna państwa. Janda. Znaczy, zaskoczą państwa, tak. Marta Lempart, co póki co nie wiemy, kto to jest, ale ta pani z komitetu, tak. Róża Thun. Paulina, Róża Thun, moja ulubienica. Tak, Paulina Piechna-Więckiewicz. I Ryszard Petru. To będzie wesoło. To na pewno będzie coś śmiesznego. To trzeba posłuchać. Róża Thun też jest niezła. Muszę powiedzieć, użytkownicy Twittera wiedzą. No, wiemy, widzieliśmy. Zagotowała mnie pani Thun, kiedy sobie strzeliła w sweet focie z chorymi na Downa rzeczniczka protestów czarnych i aborcji eugenicznej. No jednak jakieś granice obłudy powinny być, tak. ale ich oczywiście nie ma. Dobrze, i twój komentarz od tego jest świetny. Także kto jeszcze nie widział, to niech
mógł zapłać. A my o tych protestach tyle mówiliśmy. No i jeden ze słuchaczy zatweetował, a dlaczego my nie mówimy, czy to jest nieprawda, bo mówimy, ale nie w chłodnym oku, że była taka wielotysięczna manifestacja wczoraj pod Sejmem poparcia dla rządu, że tych 3 razy więcej co najmniej, czy 5 razy więcej ja niż mówiłam na Kodak. Ja mówiłam do Przeglądzie Prasy, chciałam zaznaczyć, tak, że było. Mówiliśmy, było. Ale skoro wywołany temat, to chciałem, że oczywiście, rzeczywiście w gazetach, że tak powiem, w Gazecie Polskiej jest tak, to tak. W Gazecie Polskiej, no to wiadomo, tak, oczywiście. Ale w Wyborcie w ogóle nie ma takiego tematu. Nie ma, bo co nie widziała, nie słyszała, nic nie wie. Najśmieszniej jest w Rzeczpospolitej, w gazecie od najlepszych zmyślonych informacji o Jarosławie Kaczyńskim. Silna konkurencja dla takiego konta Aż Dziennik, prawda? Już po tym numerze z tym, jak to Le Pen będzie demontować Unię Europejską z Kaczyńskim i Orbanem. No już trudno zrobić. Mianowicie, trzeciej stronie rzeczywiście jakieś zdjęcie przedstawiające myśliwych z rogami. I teraz jest tak. Manifestacja poparcia dla rządu i ministra środowiska Jana Szyszki. Czy zostało to sklejone, ale tak, żeby na wierzchu było nie manifestacja ludzi, że tak powiem, spontanicznych, skrzyżniętych przez kluby Gazety Polskiej, tylko manifestacja leśników. Przy czym to jest oczywiście taka sugestia, no podwładni ministra przyszli protestować w obronie ministra, tak? No nie ma tego, że to jednak nie Ministerstwo tych Leśników zwołało, tylko ich związek zawodowy, który z różnych powodów jest akurat z tego ministra zadowolony. I to jest tylko takie zdjęcie i sami myśliwi z rogami i strzałeczka czerwona C1. Że odbyła się taka manifestacja, wśród transparentów pojawiły się oczywiście też tylko i wyłącznie transparenty myśliwskie, lecznicze są cytowane i teraz na C1. No i co jest na C1? Nic nie ma na C1. Jest tylko stop dzikiej wisince, czyli znowu temat leśny. Czyli tak zostały protesty, Gazeta Polska została do lasu wysłana przez Rzeczpospolitą na leśnych dziadków, a to proszę bardzo, stop dzikiej wisince napisane i to jest całe odesłanie do... Tyle w temacie. No to trzeba wiedzieć. Jestem przekonany, że Rzeczpospolita jutro nie będzie relacjonować, czyli w poniedziałkowym numerze nie będzie relacjonować wielkiego śpiewania Ody do Radości w ten sposób. Nie, będzie być może nawet pierwsza strona, jak to cała Polska śpiewała. Wszyscy 6 tam będą na zdjęciu, ładnie skadrowani, żeby nie było widać pustki za nimi. No to jest silny argument, moim zdaniem jeden z wielu pokazujących, że tak zwana polonizacja mediów jest mitem po prostu i zupełnie chybionym pomysłem, bo taka Rzeczpospolita, póki była w rękach niepolskiego koncernu Mekon, była gazetą jak najbardziej uczciwą, wydawała świetnik, tygodnik. Niestety u władzy była taka mentownia, której Totum Facki, taki od załatwiania, ten sam, co załatwił u Niemców, żeby wyrzucili Grzegorza Jankowskiego z faktu, też załatwił, że takiemu kolesiowi spod śmietnika sprzedali to, no i stała się szmatławcem gazeta, która była kiedyś dobra i opiniotwórcza. I dorównuje teraz Wyborczej, niestety. Ale przecież była to, formalnie była to repolonizacja Rzeczpospolitej, tak? Pan Hajdarowicz jest Polakiem, no przynajmniej z obywatelstwa, myślę, że nie tylko, więc firma Gremi jest firmą polską, więc widać wyraźnie, że to nie jest kwestia własności. Pewnie o tym będziemy mówić więcej, na pewno w Saloniku w niedzielę, więc nie będę już o tym rozgadywał, bo chcę teraz państwu też pokazać taką, skoro już jesteśmy przy tej Wyborczej, piękną manipulację. Jest sondaż, tak? Są sondaże, które pokazują w tej rubryce Kraj, gdzie nie ma oczywiście nic o wczorajszej demonstracji Gazety Polskiej, jest sondaż. I teraz tytuł. PiS znów traci, PO zyskuje. Chodzi o sondaż Ipsos. Jeżeli ktoś porówna sondaż Ipsos z poprzednim sondażem Ipsos, zobaczy, że PiS zyskał w tym sondażu miesiąc do miesiąca. Natomiast co? Zmniejszyła się rzeczywiście znacząco różnica między PiS a drugą PO. Dlatego, że katastrofalnie spadła Nowoczesna. Czyli cały ruch sondażu to jest taka, że Platforma odbiera elektorat Nowoczesnej. Co szczerze mówiąc, mnie tam dynda. Nie wiem jak państwu, to jest żadna różnica. Idźże złoto do złota, prawda? I to jest cała sensacja tego. Ale jak to traci, jak zyskuje? No, i to jest ten. Gdyby były wybory, to PiS by dostał 32%. Nic o tym, czy że to 2% więcej niż w poprzednim sondażu. PO, której notowania wzrosły od grudnia o 8 punktów, dostałaby 28%. Do Sejmu weszliby też. To oznacza, że PiS straciłby samodzielną większość.
Aha, i czyli nie to, że PiS straci w sondażu, tylko PiS by stracił samodzielną większość. Nie wiem, czy ten skok, to zwycięstwo, ten triumf nad Ryszardem Petru Grzechorza z Chetyny się utrzyma, ale akcja sadzenia drzew Widziałeś zdjęcia pana posła Szczerby z krycikiem? Ach, ja myślałem, że to jest fake, ale rzeczywiście ja tak podobne jest to prawdziwe zdjęcie. Pan Szczerba zabił kreta, wykopując go w to, co jest skądinąd pewną sztuką. Jakby się zasadził i chciałby to zrobić, to pewnie by mu nie wyszło. A tu wyszło. Biedny krecik na łopacie zamordowany padł ofiarą, prawda, pajacowania Platformy Obywatelskiej. Która posadziła drzewko. Oczywiście nie będzie tego drzewka podlegać. Jestem przekonany, że za 2 tygodnie to drzewko już będzie suche. To nie jest tak, że się drzewko wsadza. To jest taka mieć metafora Platformy, wiesz, usycha. Tak. Panie w czerwonych szpilkach, panowie w garniakach posadzili drzewko. Nie wie nikt. To drzewko to trzeba umieć pielęgnować w ogóle. Dobra, ale biedny krecik po prostu. On powinien się stać symbolem, ale oczywiście się nie stanie. A może... To jak wiewiórka się stała. Jak wiewiórka się stała. To teraz krecik. Dziękuję, Rafale. Bardzo dziękuję. Zwalczę, a sami niby by chcieli do podziemia schodzić, nie? A krety tępią. A krety tępią, to jest. Bardzo dziękuję, Rafale.